Zaczęliśmy bardzo dramatyczny początek, prawie 30 punktów straty w pierwszej połowie. Potem było bardzo ciężko to nadrobić w tej hali, ale doszliśmy na kontakt, 5 punktów. Jednak to nie wystarczyło, żeby pokonać Rosy u siebie, kiedy zaczyna się w ten sposób mecz. Wydawałoby się, że zaczęliśmy super i ten mecz od początku do końca będziemy kontrolować. Nasz przestój w ataku spowodował, że niestety, ale nie dograliśmy tej pierwszej połowy z taką przewagą, jaką sobie wypracowaliśmy w pierwszej kwarcie. Wiedzieliśmy, że drużyna z Sopotu w którymś momencie zacznie trafiać. Tak się zdarzyło w drugiej właśnie kwarcie, natomiast nie jestem w stanie znaleźć wytłumaczenia, dlaczego się nasza gra tak w ofensywie posypała. Natomiast mówię, no trzecia i czwarta, druga połowa to już była wymiana ciosów. Chcę pogratulować zespołu z Rosji. Zasłużenie wygrali, byli lepsi od nas we wszystkich prawie statystykach, nie prawie we wszystkich. I widać było, że dobrze przygotowani do meczu i plan trenera działał bardzo dobrze. Gratuluję im, wygranym, byli lepsi dzisiaj od nas. Cieszymy się ogromnie ze zwycięstwa. Gratuluję swojej drużynie, swoim zawodnikom, szczególnie tych pierwszych 15 minut. No bo o reszcie tych pozostałych 25 na razie nie będę wspominał. Gratuluję drużynie Trefla i trenerowi Maskolinosowi, bo przy minus 27 nie poddali się, szukali swojej szansy, walczyli do końca i napędzili nam bardzo mocno strachu. Jeszcze raz koszykówka udowadnia, że to nie jest siatkówka, że się wygra jeden set, drugi set. Tu trzeba grać całe 40 minut i całe 40 minut trzeba być skoncentrowanym, bo nawet grając koncertowo w jakiejś tam części meczu później się wszystko kończy i można to stracić.